Któż nie chciałby żyć na emeryturze bogato? Któż nie chciałby mieć bardzo grubego konta? Któż nie chciałby rzeczywiście nie liczyć pieniędzy, kiedy już kończymy wiek emerytalny? Ale żeby tak się wydarzyło, no to są dwie możliwości. Po pierwsze, trzeba wygrać się w Totolotka. Można i życzymy Państwa powodzenia. A po drugie, ta grupa, do których my należymy, to trzeba to po prostu zaplanować. Dzisiaj postanowiliśmy odwiedzić doradcę finansowego, człowieka, który zarządza finansami i przede wszystkim planuje. Planuje także emeryturę. Dariusz Godlewski, czyli firma Financial Wealth Alliance. Zapraszam Was gorąco i serdecznie do biura Dariusza Godlewskiego. Biuro Dariusza Godlewskiego zlokalizowane jest zresztą w bardzo pięknym biurowcu, to po pierwsze. Natomiast my chcemy dowiedzieć się w tym biurze, czym dokładnie zajmuje się Dariusz Godlewski, jak wyglądają sytuacje finansowe. Darek Godlewski jest już razem z nami. Darku, bardzo serdecznie witamy. Przyszliśmy tutaj trochę może i po poradę, trochę może już po sprawy dotyczące emerytury. Powiedziałem, że nie ma chyba nikogo takiego, kto nie chciałby żyć bogato, powiem Ci szczerze, na emeryturze. Znasz kogoś takiego? Nie znam. Każdy chciałby mieć jednak pieniądze. No niestety tak. I słuchaj, powiedziałem, że tak, albo wygrywamy w Totolotka, albo druga sprawa, mądre, inteligentne po prostu zarządzanie i planowanie. Dokładnie. No, czym się zajmujemy, to jest planowanie emerytalne, inwestycyjne, więc zapraszamy tutaj, pokażemy, jak nasze biuro. Tak wygląda biuro Dariusza Godlewskiego. To może nie będziemy tak może mocno przeszkadzać, ale wejdziemy do poszczególnych pomieszczeń. Tutaj jest pani Agnieszka, ona zajmuje się procesingiem wszystkiego, wszystkich aplikacji, wszystkich kont emerytalnych, inwestycyjnych, no i oczywiście customer service, a kontaktem z klientami. Czyli krótko mówiąc, jak ja dzwoniłem, rozumiem, Agnieszko, że rozmawialiśmy razem, tak? Przez telefon mamy największe prawdopodobieństwo, że z Tobą jesteśmy w stanie porozmawiać. Nie przeszkadzamy, wiem, że praca jest ciężka, w związku z tym my tylko na chwilę, żeby zobaczyć, jak wygląda praca w biurze u Dariusza Godlewskiego. Kolejne biura. Darku, kto jest w tym biurze? Tutaj przedstawiam panią Marzenę. Ona się zajmuje wszystkim, co jest związane z marketingiem naszej firmy. Jak widać, pracuje teraz, więc może też nie przeszkadzajmy, bo... Nad nową ulotką. Tak. Jest nowa ulotka. Marzena jest razem z nami w biurze. No dobrze, to nie chcemy przeszkadzać. Idziemy, Darku, do ciebie, gdzie są najważniejsze decyzje podejmowane, czyli główne biuro Dariusza Godlewskiego. No i tutaj podejmujemy decyzje. Tutaj Dariusz Godlewski służy poradą, radą. No i to, co jest najważniejsze, to tutaj ważą się losy naszej emerytury. To tutaj ważą się losy tego, czy będziemy bogaci na emeryturze, czy będziemy mieć z czego żyć, czy będziemy musieli odliczać do pierwszego darku, jak to w Polsce słusznie kiedyś mawiano. Dla ciebie pewnie to nie jest trudne zaplanować emeryturę, ale jak przychodzą do ciebie nasi rodacy, to czy dla nich to jest rzeczywiście coś zupełnie nowego? Wiedzą, że chcą mieć emeryturę, ale nie wiedzą nawet od czego zacząć? Znaczy większość ludzi tak, jest w takiej sytuacji, że nie wie od czego zacząć, jakie pytania zadawać i tak dalej. No ale jest też grupa ludzi, którzy się dosyć orientuje, więc potrzebują tylko pomocy. Ale większość ludzi potrzebuje, żebyśmy się wszystkim zajęli i dają nam wolną rękę i tak dalej. I wówczas następuje proces. Powiedz mi, w jakim zakresie planujecie, bo to nie tylko idzie o sprawy emerytalne. Jest mnóstwo dziedzin, którymi zajmujecie się w sposób bardzo, ale to bardzo profesjonalny. No, głównie planowaniem emerytalnym, czyli wszystko, co jest związane z kontami IRA, SEP IRA, SYMPO IRA i tak dalej. A inwestycyjnym, planowaniem inwestycyjnym, a także planowaniem podatkowym, ponieważ no, podatki niestety no, trzeba tu i tam czasami płacić, ale są sposoby, gdzie można je zaniżyć albo można nawet wyeliminować. Także planowanie spadkowym, jak efektywnie przekazać swoim może dzieciom czy krewnym swoje pieniądze później. Więc to jest wszystko, trzeba później monitorować na bieżąco jest to dosyć złożony proces, no ale... Tak jak mówisz, dla nas to jest proste,
Jeżeli ktoś chce potrzebuje pomocy, to my to robimy. Mamy ponad 500 klientów zadowolonych, więc nie ma problemu. Czyli przychodzimy tutaj do ciebie do biura, w tej atmosferze można powiedzieć usiądziemy, przeanalizujemy, powiemy jakie są nasze oczekiwania, powiemy w jakim momencie finansowym, życiowym jesteśmy. Rozumiem, że te wykresy to są te narzędzia, między innymi, które pomagają podjąć słuszną, bardzo często jedyną decyzję w konkretnym przypadku. No to akurat co patrzymy, to jest Yahoo Finance, to nie jest jakieś nie wiadomo co, ale jest to sposób, który mogę przedstawić pewne różnice między różnymi inwestycjami. Tak, ale mamy wiele, wiele różnych narzędzi, które używamy i no, każdego to jest indywidualna sprawa, więc podchodzimy bardzo indywidualnie, dlatego tak jak będzie, trzeba przyjść, po prostu usiąść i po prostu porozmawiać. Porozmawiać, a potem podjąć decyzję, jeśli idzie o planowanie emerytalne. Dlatego, drodzy Państwo, zostawiamy Dariusza Gordewskiego już z tymi wykresami matematycznymi, z tym wszystkim, co dla nas, przeciętnych ludzi, jest zupełnie zielone, z kosmosu. My tego nie rozumiemy i nawet nie chcemy. Mamy ludzi, którzy są od tego. To dlaczego mamy jeszcze wtajemniczać się w coś, czego kompletnie nie jesteśmy w stanie nawet dotknąć się? W związku z tym, jeżeli macie pytania, jeżeli chcecie planować emeryturę, jeżeli chcecie zaplanować swoją przyszłość, jeśli ważne są dla Was dzieci, jeśli chcecie zaplanować ubezpieczenie, także ubezpieczenie na życie, jeżeli te elementy są dla Was istotne, to zapraszamy do głównego biura Financial Wealth Alliance, firmy, która już od wielu, wielu lat pomaga w inwestycjach, pomaga budować tak naprawdę siłę i potęgę naszej emerytury. Darku, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że odwiedzimy Cię tu jeszcze następnym razem, no i będziemy analizować i także również zdradzać inne elementy. Natomiast to, co jest ważne, YouTube, serwis, tam Zaplanuj Finanse, regularnie można Cię tam oglądać. Tak, na YouTube, jeżeli ktoś pisze Zaplanuj Finanse albo Dariusz Godlewski, moje imię, nazwisko, dużo, dużo informacji, dużo videos mamy, mogą ludzie po prostu sobie poglądać, ale też wspomnij może, że otwieramy drugą filię na Florydzie. Absolutnie tak. W związku z tym można i w Chicago, ale nie tylko. Mnóstwo ludzi już teraz telefonuje, wiem, z różnych zakątków Stanów Zjednoczonych, bo każdy szuka po prostu profesjonalnych doradców, którzy inteligentnie są w stanie to zrobić. Czyli co? Nie tylko pod brzozą, nie tylko pod dębem, ale teraz pod palmą będzie można również rysować pięknie naszą przyszłość emerytalną. Tak, zapraszamy wszystkich nawet ze słonecznego stanu, Floryda. W związku z tym Floryda, drodzy Państwo, dołącza jako kolejny stan, gdzie można także kontaktować się z Dariuszem Godlewskim i można planować te finanse poprzez właśnie najpierw kontakt, spotkanie, rozmowę. Financial Wealth Alliance, wszystkie informacje na zaplanujfinanse.com. Zaplanujfinanse.com, więc zapraszamy. Zapraszam Dariusz Godlewski, a my dziękujemy za to krótkie spotkanie i rozmowę. I no cóż, pewnie trzeba już teraz zabrać się za nasze finanse. Jeżeli jeszcze nie myśleliście o tym, co zrobić z finansami, jeżeli nie myśleliście, jak zainwestować, jeżeli macie konta 401k, jeżeli macie konta 403b, jeżeli macie jakiekolwiek konta, które daje Wam pracodawca, nie wiecie, jak tym zarządzać, jeżeli macie pewne pieniądze, chcecie inwestować, to my zapraszamy Was właśnie do tego biura Financial Wealth Alliance, do Dariusza Godlewskiego, do całego sztabu, można powiedzieć, ludzi, którzy przygotowują tutaj i planują naszą przyszłość. Zaplanuj przyszłość także tutaj. Financial Wealth Alliance, gorąco i serdecznie zapraszamy do biura głównego, a wszystkie informacje także na naszej antenie Radio Deon Chicago i Radio Deon Florida. W Chicago na 1080 AM, na Florydzie słuchacie nas na 103.9 FM i 1520 AM. Do zobaczenia, do usłyszenia na audycja Finanse Chicago i także Zaplanuj Finanse Florida również na naszej antenie. Przypomnę, w każdy poniedziałek, w każdy czwartek Dariusz Godlewski razem z nami. Dopytujemy szczegóły, pytamy o szczegóły Darka Godlewskiego. Zapraszamy już także do słuchania naszych audycji.